Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. Wtedy Jonasz stał i udał się do Niniwy, według słowa Pańskiego. A Niniwa była bardzo wielkim miastem na trzy dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia. I wołał tak, jeszcze czterdzieści dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we Włosienicę, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz, i oblógł się we Włosienicę i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w zarówno ludzie jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że to, co przeżywa Jonasz tutaj, jest bardzo ważne, gdyż jego nieposłuszeństwo stało się zbawieniem dla ludzi, którzy jemu towarzyszyli. List do Rzymian właśnie mówi w 11 rozdziale, że. Oni stali się nieposłuszni, abyśmy my również miłosierdzia dostąpili. Jakże Boża mądrość jest wielka, że On potrafi to zło człowieka obracać w dobro dla Niego. Dziękujemy Bogu za to, za jego cudowną, wspaniałą mądrość, którą Bóg ma. Pismo święte mówi, że odrzucenie ich upadek stał się bogactwem świata. Więcej. Ich porażka stała się bogactwem pogan, o ileż bardziej ich pełnia. I tu mamy taką ciekawą sytuację, jeśli chodzi o Jonasza. Patrząc na taki, w takiej prorockiej perspektywie, prawda symbolicznej wręcz, możemy zobaczyć nieposłuszeństwo Jonasza, zbawienia ludzi na morzu, na okręcie. On nieposłuszny, ale oni dzięki temu zbawienia dostąpili. A potem mamy następną sytuację. Jonasz, który znajduje się we wnętrzności ryby. To jest właśnie obraz chrześcijaństwa. Izrael, który uwierzył w Pana, staje się posłuszny, aby wykonać Boże dzieło. Jakże piękny obraz tutaj stawia nas Lisz prawda? Jaką wspaniały sposób to pokazuje, że Pan Bóg jest nie tylko Bogiem Izraela, ale jest też Bogiem Pogan. I to, że Izrael jest dzisiaj nieposłuszny, to dzięki temu my zbawienia dostępujemy. Jakże mądrości, jak wielka jest Boża mądrość. Apostoł Paweł, kiedy mówi o tym, kończy to w wspaniały sposób. Jemu niech będzie chwała, mówi. Niech jemu będzie cześć po wieczne czasy. W taki sposób Apostoł Paweł podtrzymuje Boży Plan Zbawienia. Bóg jest niesamowicie mądry, Bóg jest jedynie mądry. Dlatego też to słowo powtórnie doszło do Jonasza. Tak, dlatego że pierwszy raz Izrael, który otrzymał to cudowne zadanie, aby przyprowadzić pogan do Boga, nie uczynił tego. Widzimy tutaj takie dwie różne. Ewangelie, właściwie dwa różne podejścia, można tak by można było powiedzieć. Dlatego, że Jonasz jest przekonany, że Bóg jest Bogiem Izraela, ale ludziom na statku mówi coś takiego, że On ucieka przed Bogiem, nie Bogiem Izraela. Zobaczcie, On mówi tutaj, że ucieka przed Bogiem stwórcą nieba i ziemi. A to jest przecież Ewangelia wieczna, to jest Ewangelia uniwersalna, która zbawia nie tylko Żydów, ale i Pogan, to tutaj yy, jak gdyby Jonasz dochodzi, wyznaje swój błąd, który miał na początku. Na początku miał takie podejście, że zbawienie, Ewangelia jest tylko dla Izraela, tylko dla narodu wybranego, a poganie nic nie znaczą przed Bogiem. A jednak to się okazuje nieprawdą. Zob widzi poprzez doświadczenia, że Bóg ma zupełnie inne podejście do tej sprawy. On widzi to, że musi ptasz poganom powiedzieć. Co im powie? Musi powiedzieć prawdę. Prawdę, którą Bóg mu objawił. Tak jest. Bóg jest Bogiem całego stworzenia. I On chce zbawić swoje stworzenie. Dlatego też Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu za stworzenie. Jest mowa, że, pa, że za, umierał za cały stworzony przez siebie świat. To jest właśnie ta cudowna, piękna, piękna wieść. Ta dobra nowina. Nie ma Żyda, nie ma Greka, wszyscy są zbawieni w Chrystusie, jeśli tylko mają wiarę, którą, przez którą mogą Panu i Jego dziełu zbawienia zaufać. A więc to poselstwo czeka na Izraela. Dzisiaj Izrael jest jak gdyby, bracia i siostry, w takiej dyskwalifikacji, w takim stanie zamrożenia. Do jakiego momentu? No tak jak mówili do Rzymian. Aż poganie w pełni wejdą. Tak jest. Dlatego mówi: Ja wam tajemnicę objawiam. Zatwardziałość przyszła na część Izraela, aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Czyli Paweł ma tu objawione na podstawie Bożego Słowa, że w czasie zbawienia pogan naród żydowski, naród izraelski nie nawróci się. Dopiero jak poganie w pełni wejdą, dopiero nastąpi czas wielkiego ucisku i zbawienia Izraela. Natomiast ci, którzy dzisiaj są zbawieni z narodu wybranego, to jest według wyboru łaski, jest napisane, tak, mówi Izajasz, że Pan Bóg zatroszczył się o to, aby w tym czasie jeszcze wielu mogło doświadczyć Jego zbawienia. A więc również Paweł mówi tutaj o sobie: Czy ja nie jestem Beniaminitą? Jestem. A więc również i mnie Pan wybrał w czasie łaski. Ale według swego wyboru, według wyboru Bożego to się dzieje. Natomiast niestety inni ulegli zatwardziałości i czekają na swój czas. Jonas idzie do Niniwy i głosi poselstwo, w jaki sposób jeszcze, jeszcze 40 dni Niniwa upadnie. To jest napisane, że to było potężne miasto, to była potężna stolica. Mowa jest tutaj o państwa isryjskiego. Mowa jest tutaj o tym, że była na trzy dni drogi pieszej. Oczywiście miasto w samych murach miało kilkanaście kilometrów, a cóż dopiero poza murami, bo przecież mamy miasto w, w, po jednej stronie murów i, miast, i osiedla po drugiej stronie murów. A myśmy to było potężne miasto. Niektórzy mówią, że mogło posiadać nawet milion mieszkańców. Kto wie? Może tak było, trudno mi powiedzieć dzisiaj na ten temat w taki sposób całkowicie absolutnie pewny. Ale było to potężne miasto i mnóstwo miło w nim ludzi. Jonasz podjął takie wyzwanie. Zobaczy, nie posiadał internetu, samochodu, osła i tym podobne rzeczy, ale szedł pieszo i głosił tą Ewangelię. Musiał wszędzie gdziekolwiek ludzie byli, on tą Ewangelię zjastował. Ta wieś rozchodziła. Po prostu lotem błyskawicy, prawda? Czytamy tutaj w Bożym Słowie, że wszyscy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga. Co za zwiastowanie. Co za zwiastowanie. Już przedtem mówiłem o tym, że Jonasz, który był w łonie ryby, musiał mieć na sobie znaki, właśnie tego, że ta ryba już go w jakiś tam sposób musiała potrawić, myślę. Tak, takie mam przypuszczenia. Dlatego, że czytałem kiedyś na ten temat, i już o tym mówiłem wcześniej, że kiedyś wyłowiono rybę, w której wnętrzu był człowiek, jeszcze byłem wtedy małym chłopcem, kiedy o tym czytałem, i okazało się, że on miał plamę na, na swoim ciele, był łaciaty. dlatego że żółć ryby, czy tam te kwasy, które są w przewodzie pokarmowym ryby, już zaczęły go powoli trawić, prawda? I on wyszedł taki cały łaciaty. Nie wiem, czy potem mu to zniknęło, czy nie, ale w każdym razie Jonasz również musiał cieka nieciekawie wyglądać, kiedy z, tego, z tej ryby wyszedł. A więc mógł mówić o czym? On mógł mówić tutaj o, swoim, o swojej śmierci i swoim wybawieniu. Tak jak Pan Jezus Chrystus mówił o swojej śmierci i o swoim zmartwychwstaniu. Tak jest, to jest niesamowity znak, o czym również mówi Pan Jezus Chrystus w Ewangeliach, kiedy mówi o Jonaszu. I czytamy, że to wystarczyło. Jonasz nie, u, nie uczynił żadnego cudu. Wystarczyło, że powiedział, co się z nim stało i o tym, dlaczego tak się stało i co było celem Pana Boga, aby On do niej nie wydotał. I my wiemy, że dokładnie w ten sam sposób Pan Jezus Chrystus mówił o swojej śmierci, o swoim zmartwychwstaniu i po co to wszystko się stało, aby nikt nie zginął, ale wszyscy ci uwierzyli i byli zbawieni, prawda? Aby posiedli wieczne życie, aby nie poszli na potępienie. O tym również tutaj jest mowa. Zobaczcie, kiedy oni uwierzyli temu poselstwu, ogłosili post. A więc są jakieś Znaki tego nawrócenia, tak? Są jakieś symptomy tego nawrócenia. To nie było tak, że oni uwierzyli, ale ich życie się w ogóle nie zmieniło. Zmieniło się, bracia i siostry. I to jest bardzo ważne zmieniło się. Pan Bóg zaczął działać w ich życiu. Na co oni czekali? Na to, że kiedy przyjdzie dzień sądu, oni nie zostaną zgubieni w tym dniu sądu. I kiedy nastał ten dzień sądu potem w Niniwie, ten czterdziesty dzień nie spadł ani ogień z nieba, nie przyszła żadna zaraza, nie było żadnego sądu. Dlaczego? Bo uwierzyli. A Pismo Święte mówi wyraźnie, że każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, nie będzie sądzony. I myśmy też przez wiarę w Pana Jezusa uniknęli tego sądu Bożego, który był sądem niestety. No co tu mówić? Sądem karnym, prawda? Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. My na tym sądzie nie staniemy i dziękujemy Bogu za to, że Pan Jezus Chrystus za nas poniósł karę, poniósł winę, a my jesteśmy wolni. Zwróćcie uwagę na następną rzecz. Oni się oblekli we włosienice, zarówno wielcy, jak i małe. Oni przyjęli na siebie szatę pokory, szatę uniżenia. I to jest bardzo ważne. Człowiek, który uwierzy w Boga, uwierzy w Chrystusa, to coś się w jego życiu zmienia. Weźmy na przykład w życiu Jana, kiedy jego doszło poselstwo, kiedy głosił poselstwo opamiętania, to co się w jego życiu zmieniło? No, pierwsza podstawowa rzecz, tak? Że on, Jezus Chrystus, przyszedł po to, abym ja się stawał mniejszy, a on wzrastał w moim życiu. To jest właśnie ta oznaka pokory, bracia i siostry. To świadczy o tym, dzisiaj bardzo często widzimy takie dziwne chrześcijaństwo, że ludzie niby się nawracają, ale oni teraz chcą być wielcy dzięki Chrystusowi. Nie, no nie, nie o to wcale chodzi. Tylko chodzi o to, żebyśmy my byli coraz mniejsi, a Chrystus w nas coraz większy. I Jan o tym mówił, że on po to przyszedł, abym ja malał, a on w moim życiu wzrastał. Tak samo i ci ludzie mali i wielcy. Ubrali się wszyscy w szatę pokory. Czy nie jest napisane tak w Bożym Słowie? Przyoblećcie się wszyscy w szatę pokory, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I to jest bardzo ważne. Człowiek wierzący musi ubrać się w Chrystusa, zewleć w siebie starego człowieka, którego gubią zwodnicze żądze, jak jest napisane, a przyoblecie w tego nowego, który się z każdym dniem odmienia. Objawia, na, czy zmienia na obraz tego, który go stworzył, czyli pana Jezusa. To jest cudowny proces, bo coraz mniej widzimy siebie w nas, a coraz więcej widzimy Chrystusa w nas. Na tym polega przemiana zbawionego człowieka. A niestety, człowiek, który ma wielkie ego, on chce zawsze zabłysnąć. On chce być jak Samson, jak Dawid, jak nie wiadomo kto, ale nie wierzę. Tylko chce być wielkim człowiekiem. Dam taki przykład. Jeden z, z takich bieżących ludzi, chrześcijan, mówi: Panie Boże, ja chciałbym być taki jak Paweł, prawda? No co to w tym złego? No ale kiedy zaczął czytać drugi list do Koryntian, i przeczytał, przez co Paweł przeszedł, to powiedział: Nie, nie, ale to, to, to nie. Tam jest cztery razy, czy 5 razy 40 bez jednego, prawda? Ukamienowane. Ciągle w niebezpieczeństwie, ciągle między fałszywymi braćmi, ciągle tu, ciągle tam, ciągle zagrożenie śmierci, a to od zbójów, a to od Żydów, którzy na niego ciągle czychali. On miał cały czas problem z tym, tak? I on mówi, nie, to nie, tego o tym nie mówię. Pewnie, że tak. Każdy by chciał w jakiś taki sposób, ale to nie jest droga. Kiedy Pan mówił o drodze krzyża swoim uczniom, to oni napominali go, żeby miał litość nad sobą. Kiedy on mówił o krzyżu, oni mówili: Nie wiemy o, o czym mówisz? Kiedy on mówił o krzyżu, to oni mówią: zaraz, zaraz, a kto będzie po twojej prawicy i po twojej lewicy? Kto będzie ważniejszy, najważniejszy? Zobaczcie, to są te problemy ludzkie. Oni nie rozumieli po prostu, na czym naprawdę polega chrześcijaństwo. Dlatego Pan Jezus Chrystus. Y y Dał nam tak wspaniałego apostoła Pawła, który powiedział. To polega na tym, że ja jestem z Chrystusem ukrzyżowany, więc wyłączony całkowicie po to, aby został włączony w moje życie Pan Jezus Chrystus. I aby On się objawił, abym On mógł moim i w naszym życiu żyć. Na tym to polega, tak? A teraz nasze życie to jest życie w zaufaniu do Pana, że On nas prowadzi, rozpoczął w nas dobre dzieło i na pewno je dokończy. Więc tu mamy. Że oni oblekli się w te włosienice, co było oznaką uniżenia pokory. A przecież czytamy w Bożym Słowie, że ofiarą Bogu i miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym, zgnębionym nie zgadzisz Boże. Nigdy Pan Bóg nie zostawi chrześcijanina, który jest w stanie pokory, bez swojej mocy, bez swojej obecności i bez swojego wsparcia. Nie ma takiej możliwości, bo Pan. Jest napisane, ja patrzę na tego, kto jest pokorny duchem i z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Księga Izajasza o tym mówi. A potem czytamy, że wieść doszła do króla. No, to był pewien problem, prawda? Dlaczego? Bo bardzo ważne jest, ludzie, którzy stoją na czele, jak oni chcą się zachowują. I tutaj czytamy o tym królu Niniwy, wstaw ze swojego tronu, zdjął z siebie wspaniały królewski płaszcz i również oblógł się we włosienicę i, i usiadł na jakimś garku z popiołem. Prawda? Co wyrażało się, że on po prostu przed Panem Bogim nie śmie zajmować jakiegoś większego stanowiska. Tu jest ten, ta pokora, prawda? Równie, również apostoł Piotr mówi: przyoblecie się wszyscy w szatę pokory. To jest bardzo ważne. Również o tym Jakub mówi. A przecież stał na czele. Też mówi o pokorze. To jest bardzo ważne. Dalej, król wydaje polecenie. Ludzie, zwierzęta, bydło, owce, niech nic nie jedzą. Niech się nie pasą i niech nie piją wody. On również mówi tutaj, aby wszyscy zajęli pokorną postawę wobec Boga. No cóż, bracia i siostry. Pokora jest klejnotem świętym, świętych. I myślę, że dzisiejsze czasy nie są czasami pokory. Dlaczego? Bo dzisiaj w tym świecie mamy to, że musimy się umieć sprzedać w właściwy sposób. Zaprezentować. Dzisiaj celebryci są w modzie, a nie pokorni sługi. Takich się dzisiaj lekceważy w świecie. Tak, ale w zboże właśnie nie. Dlatego, że charakter Chrystusowy powinien mieć zawsze najwyższe uznanie. I tu widzimy tego króla który zachęca swoich wiernych, do ta, swoich, przepraszam, członków swojego królestwa do tego, aby byli wierni Bogu i podporządkowali się pod postawem pokory. Tak? Czyli tak jak On, taki oni. A więc mamy tu przykład i z dołu, i z góry. Właściwy przykład. Wszyscy oblekają się, czy obleczeni są w szatę pokory. Również mowa tutaj jest o, nawet zwierzęta tutaj również pozbawiono możliwości takiego pełnego uczestnictwa w takim konsumpcyjnym charakterze życia. Nawet i zwierzęta zostały poddane właśnie temu procesowi pokory. Tak? Dlaczego? Dlatego i dalej mówi, że to nie wystarczy trzeba coś jeszcze zrobić. Ale co? O tym mówi też Stary Testament, choć był w księdza Izajasza. Na czym polega post? Post polega na tym, że kiedy pościmy, powinniśmy zawracać ze swojej złej drogi. Powinniśmy modlić się, żarliwie do Boga. Powinniśmy odwrócić się od wszelkiego bezprawia, własnoręcznie popełnionego. Zobaczcie, król to mówi, co trzeba zrobić? Jak się słucha tego króla, to mam wrażenie, że słyszę Izajasza. Co to znaczy? To znaczy, że Duch Boży działał również i tutaj, na tych pogan, bo któż może poznać swój grzech i kto może żałować z powodu swoich grzechów? Kto? To jest, czyje to jest dzieło przekonanie człowieka o jego złym, niewłaściwym postępowaniu? No oczywiście Ducha Świętego, Ducha Świętego. A więc okazuje się, że Duch Święty nie tylko spoczywał tutaj na wybranych spośród Izraela, ale również spoczywał i na Pogana, Co mamy y, przykład choćby Bileama, który pod wpływem ducha świętego głosi słowa Boże, a pod wpływem swej cielesności niestety y, robi wszystko, aby utracić Boże błogosławieństwo i utracił Je. A więc mowa tu jest o tym, że człowiek bieżący może postępować również w duchu, ale też może postępować i w ciele. I to jest właśnie ten problem, żeby ujarzmiać duchem sprawy ciała. Bo w ciele są różne ludzkie porządliwości, które powinny zostać ukrzyżowane, a nie um, uwolnione, aby realizowały się w różnych porządliwościach. A więc, e, mówi, może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. To znaczy, że wiedział, że przyjdzie taki dzień Bożego gniewu i ten czterdziesty dzień, no i oczywiście e, ten dzień nastąpił. A gdy Bóg widział ich postępowanie, ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi. Czy Pan Bóg nie wiedział? Wiedział. Ale Pan Bóg chciał to zobaczyć. To jest taka ciekawa sprawa. Pan Bóg chce nie tylko, abyśmy wiedzieli, ale abyśmy tak postępowali, żeby Pan Bóg mógł też również to zobaczyć. Tak? Dlaczego? Bo my często składamy deklaracje, tak jak gdzieś jeden z naszych drogich przyjaciół modlił, prawda, że. On składa deklaracje, ale wychodzi jak zawsze. Tak, my często składamy deklaracje, ale prawdą jest to, co robimy, a nie to, co mówimy. I tu jest ta sytuacja, że Pan Bóg zobaczył to, że oni nie tylko mówili, ale oni też to, co mówili, zrobili. I Pan Bóg wtedy wziął to poważnie. Użalił się Bóg nad nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich. Czyli zobaczcie, już sprawa była postanowiona, bo postanowione jest ludziom umrzeć, a potem sąd. Ale Pan Bóg jeszcze przed tym sądem daje szansę każdemu człowiekowi, aby się opamiętał. I wtedy Pan nie uczynił tego. To tylko dobre obietnice Pan Bóg dotrzymuje, a złe, jeśli człowiek pokutuje, Rezygnujesz z. Bo Pan Bóg nie jest mściwy, Pan Bóg jest pełen miłosierdzia, Pan Bóg jest pełen łaski. Bracia i siostry, jaki piękny przykład, e, jakiego dzieła tutaj mogą dokonać wierzący ludzie z ludźmi niewierzącymi. I my często tak się dziwimy: a bo ludzie nie chcą słuchać, bo to, Ale słuchajcie, bardzo często jest tak, że jeśli my chodzimy w duchu, to Pan Bóg nas też przyprowadza do takich ludzi nad którymi akurat Duch Boży spoczął. I oni są otwarci. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenia, na pewno mieliście, że na przykład masz jakąś osobę, zna się dobrze, masz usta zamknięte, no nie możesz jej w jakiś sposób powiedzieć Ewangelii, no chociaż bardzo się starasz i chciałbyś. No nie możesz, tak? Ale przychodzi taki moment, że się o to modlisz i nagle ten człowiek przyjmuje całkowicie zaskakującą postawę, tak? I ty widzisz, że Duch Pana... Spoczął na nim, działa nad nim, tak? I on nagle się zmienia zupełnie w innego człowieka. On, on ci chce słuchać, on zadaje ci pytania i tak dalej. A potem bywa tak, że myślisz, że o fajnie, fajnie, ten człowiek jest otwarty, będzie słuchał Ewangelii, a może się zdarzyć następnego dnia. On już ani ci nie zadaje pytań, ani go to nie interesuje, ani w ogóle nie chciałby, żebyś mu cokolwiek jeszcze o Bogu mówił, prawda? No są czasami takie sytuacje. Ale w tym przypadku mamy coś cudownego. Duch Święty otworzył serca tych ludzi. Dotarło tam Słowo Boże bez cudów i znaków, przekonało tych ludzi o grzechu. Tak? Pokutowali całą swoją postawę, pokazali, co zrobiło że Słowo Boże, przemieniło ich serca, i Pan Bóg się nad nimi ulitował, kiedy zobaczył, że oni nie tylko mówią, ale też postępują według tego, w co wierzą. I tu mamy posłuszeństwo wiary. Uwierzyli i byli posłuszni. W kwestii zbawienia jest nawet tak napisane: a Bóg stał się Bogiem zbawienia dla tych, którzy muszą posłuszni. Prosta sprawa. Nie, nie, nie wystarczy wierzyć w Ewangelię. Trzeba ją przyjąć i pozwolić się przez Ewangelii przemienić swoje życie. I wtedy wydajemy owoce godne opamiętania. A więc widzimy też tutaj bardzo fajną rzecz, że ten uniwersalizm zbawienia, który no niestety nie występuje na co dzień w Starym Testamencie, prawda? Trochę u polaków to widać, bardziej u Izajasza to widać, ale tak ogólnie rzecz biorąc, to raczej widać tutaj, Taki ekskluzywizm bardziej: Bóg jest dla nas, Bóg jest nasz, my jesteśmy Jego narodem, wszystkie narody są Bogu obce, bo nie znają Jego praw, my prawa znamy, ale to jest ten pewien problem. Cały czas mowa jest o wiedzy. A przecież chodzi też o to, aby mieć z Bogiem duchową jedność. A kiedy mamy duchową jedność, to Duch Święty mówi, że my czasami po ludzku nie wiemy, o co się mamy modlić. Ale kiedy przychodzimy, nagle modlimy się w modlitwie, pod warunkiem, że tam jest duch święty w tej modlitwie, że modlimy się nie tylko rozumem, ale modlimy się też duchem, to widzimy coś ciekawego. Co? Że mówimy o sprawach i rzeczach, które w ogóle nie mieliśmy w naszej głowie, w naszym umyśle, nawet nie wiedzieliśmy, że będziemy o tym z Bogiem rozmawiać. I bardzo często jest tak, że. Klękasz przed Bogiem w modlitwie na jakiejś takiej komórce, zaczynasz się modlić. gdyby przychodzą ci takie myśli, takie słowa, takie sprawy, na które byś absolutnie nie wpadł, gdybyś nie był przed Bogiem. Dlaczego? Bo Pan Bóg daje ci na serce to, o co masz się modlić. Bóg chce z Tobą o pewnych rzeczach rozmawiać, i Duch Święty wspiera w nas naszej niemocy. Chodzi tu o jedność duchową. Tu nie chodzi o to tylko, że my przychodzimy na zgromadzenia i stajemy się agnostykami, albo gnostykami, tak? Nie agnostykami, tylko gnostykami. I przychodzimy i mówimy w ten sposób: No, my chcemy wiedzy. My chcemy usłyszeć coś, czego jeszcze nie słyszeliśmy. Ja nie wiem, czy Pan Bóg mówi rzeczy, których my nie słyszeliśmy. Raczej mówi i przypominam rzeczy, które dobrze wiemy. Ponieważ mamy Boże Słowo, objawiono Słowo prorockie. I ciągle Pan, Pan Bóg przypomina, czego my naprawdę potrzebujemy. My potrzebujemy jedności w duchu, bo kto się łączy z Panem, jest nim jednym duchem. My musimy umieć przez Boże Słowo, przez łączność duchową z Bogiem, odkrywać Jego zamysły, odkrywać Jego plany, odkrywać Jego wolę Bożą dla nas. I indywidualnie, i dla zgromadzenia. To jest bardzo ważne. Czy kiedy przychodzimy, czy my mamy świadomość i doświadczenie jedności ciała Chrystusowego? Że jestem jedno z moim bratem i siostrą? Że razem jesteśmy połączeni z głową, to jest z Chrystusem? Że razem funkcjonujemy, jak mówi Nicholas do Efezjan, przez zasilające się stawy. Tam jest mowa o tym, że miłość Chrystusowa nas wszystkich łączy. To jest bardzo ważne. Jedność duchowa. Dlatego na przykład Niektórzy, jak nie, nie mogliśmy się spotykać, to dla nich to nie było nic specjalnego. Ale niektórzy płakali, wierzący ludzie. Mieli wzywacze, kiedy mówili: nie, może, nie mogliśmy się spotykać. To jest coś strasznego. Dlaczego nie mogliśmy się spotykać? Tak? Nie możemy się spotykać. Oni woleli umrzeć, ale się spotykać. Tak była dla nich bardzo ważna społeczność. I dlatego jest to ważne, bracia i siostry, abyśmy w dziś w dzisiejszym czasie, w czasie tak zwanego rozumu rozumieli też, na czym polega jedność duchowa. Jeśli jesteśmy ciałem Chrystusowym, to jesteśmy napojeni jednym duchem. Tak jest napisane, prawda? Że jesteśmy włączeni w jedno ciało i napojeni jednym duchem. Drugi do Koryntian jeśli dobrze pamiętam, 12 rozdział, 13 wiersz. Na tym polega chrzest w Duchu Świętym, że wszyscy jesteśmy włączeni w jedno ciało. Chrystusowe i napojeni jednym duchem. I ta duchowa jedność, ona we właściwy sposób, ona potrafi ożywiać nas, także wspólnota też nas buduje. Zwróćmy taką uwagę, weźmy drzewo pod, pod uwagę, czy weźmy na przykład jako przykład drzewo albo krzew na przykład winny. Jeśli, jeśli nie trwa jakaś któraś latorość w tym całym krzewie, to ona po prostu usycha. To ona usycha. Ja na przykład co roku mam wino, winoroś, muszę ją strzyc, znaczy ją przycinać. To niestety są pewne e, odnogi, które są stracone. Nie wiem dlaczego. Do dzisiaj tego nie wiem. Po prostu nie biorą soków z korzenia i sterczą suche badyle i trzeba je odcinać to jest problem, prawda? Ale trzeba ucinać do pewnego momentu, nie za długo, tak? Dlaczego, że tam są takie przeguby w tym i to tak pokazuje, jakby, jakby to, ta gałąź była, miała swoje, była, jak gdyby składała się z pewnych członków po kolei. I to jest bardzo ważne. Dopóki one trwają w tym, w tym społeczności, to jest życie. Jak się za krótko przytnie, to leci z tego woda. To jest właśnie Obraz tego Ducha Świętego, który nas wszystkich łączy. Życie. Tam, gdzie dochodzi woda, jest życie. Słowo, Duch Święty. Tam, gdzie woda nie dochodzi, niestety, ta latorość po prostu usycha. I tak jest każdego roku. Tak jest każdego roku. I czasami nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak to występuje. I dlatego Pan Jezus też o tym mówił w 15 rozdziale Ewangelii Jana o tej właśnie latorośli. Jest to bardzo ważne. Również, kochani, kiedy mowa jest o tym, Trwaniu w, z Panem, w tej, w tej jedności, mowa jest, nie wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Pycha jest tym, że jesteśmy skupieni na sobie, zainteresowani sobą i chcielibyśmy, aby wszystko wokół nas się, jak to kręciło, tak, toczyło. Jest to pewien problem, kochani. Dlaczego jest to problem? Dlatego, że gałąź, która, latorość, która chce, aby wszystkie inne latorościa wokół niej. Że tak powiem, krążyły, tak, tego, to staje się korzeniem, przestaje wydawać owoc. Dlatego w 15 rozdziale Ewangelii jest napisane, że odcina latorość, ale nie od krzewu, tylko od ziemi. Bo kiedy ona już zaczyna funkcjonować samodzielnie i się uziemia, przestaje być z innymi w społeczności i przestaje wydawać owoc. Taka jest sytuacja. Taka jest sytuacja, niestety. I co Pan robi? Odcina od Ziemi, odcina i bierze ku górze, ku innym, aby razem z innymi miała światło, soki, właściwe odżywcze i mogła się rozwijać. To są, to są takie piękne życiowe obrazy, które również Pan Jezus Chrystus stosował w Bożym Słowie. Również Pan mówi tutaj o tym, że też przyrównuje do drzewa oliwnego, że niektóre. Właśnie, bo drzewo oliwne jest, jest symbolem e, służby, tak? Oliwa to jest duch święty. Kiedy jest to też obraz Zachariasza, kiedy mowa jest o tym, że e, kto jest tymi dwoma drzewami oliwnymi? No Ageusz i Zachariasz, prawda? Oni stają przed Panem całej ziemi. To jest bardzo ważne. Nie ma służby bez trwania. W tej życiodajnej, no tej olei, w tym oleju, tak, bo jest napisane wyraźnie, że drzewa oliwnego niektórzy stali odłamani i w momencie, kiedy zostali odcięci, odłamani, no to już tylko koniec. Dlaczego? Przestali owocować. To znaczy, że już nie są drzewem oliwnym, tak? Tak samo i z nami. A my zostaliśmy wszczepieni w to drzewo oliwne. I tylko wtedy, kiedyśmy wszczepieni, wspólnotę, Możemy wydawać owoc. Poza wspólnotą nie ma członków, bracia i siostry. Ci członkowie, którzy się dobrze czują poza wspólnotą, to znam takich członków. Ich można odkręcić i postawić w kącie. Co to jest za członek? Proteza. Proteza może istnieć poza zgromadzeniem. Ona może być w, 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 w wspólnocie on, ciała, ona nie musi być w wspólnocie ciała, ona za, on, ale też w nie ma nigdy życia. Ona jest tylko przystawką, dekoracją, tłem. Czasami pomocą, ale nie ma w niej życia. I dlatego my nie jesteśmy protezami. Bóg nas wszczepił w wspólnotę drzewa oliwnego, bo w nas jest Duch Święty i te drzewo oliwne świadczy o tym, że my wszyscy mamy udział w Duchu Świętym. Bo kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego, kochani, nie jest Jego. I to jest bardzo ważne. Jeśli mamy Ducha Bożego, to trwamy w duchu, trwamy w społeczności, we wspólnocie, i Paweł tu właśnie mówi wyraźnie, że podstawą jest pokora, a przeszkodą jest Pycha. I tak tu właśnie było. Gdybyśmy patrzyli na Jonasza, to możemy powiedzieć obra okres pychy i okres pokory, prawda? Kiedy mamy okres pychy? Nieużyteczny, dyskwalifikowany. Kiedy jest pokora? Mamy okres użyteczności, słowo dochodzi, zaczyna być użyteczny dla Pana Boga, Pan wkłada swoje słowo w jego usta, i to słowo przemienia słuchaczy. Bo tak rzeczywiście to działa, tak? Ludzie przyjmują to słowo, a Pan Bóg działa w ich po prostu serca. I mamy owoc w postaci nawróceń, prawdziwej wiary. Ludzi, którzy nie tylko mówią, że uwierzyli, ale ludzi, którzy dają tego poznać przez swoje owoce właśnie wiary, jakieś jest napisane. I ujrzał Bóg, że właśnie to robili. Kochani, dziękuję serdecznie Bogu za ten przykład. Jonaszowy. Bo może czasami i my podobnie jesteśmy do tego właśnie Jonasza, że kiedy właśnie mamy takie różne stany duchowe, zawsze patrzmy na Boga, bo Pan Bóg jest w stanie wyprostować wszystkie nasze drogi. Jest napisane: Zaufaj Panu, a Pan będzie prostować wszystkie Twoje ścieżki, bo nie ma człowieka, który by błędów nie popełniał. Nie ma człowieka, który by. Tak czy inny sposób, mu coś nie wyszło w życiu. Zawsze tak jest, nawet tym duchowym. Ale jeśli ufamy wiarą, to jest napisane też w psalmie: i nie będą ukarani ci, którzy Bogu ufają. Nawet jeśli coś sknuciłeś, to Pan wie, ale on to naprawi i, <laughs> i ci pomoże i wyprostuje wszystko w Twoim życiu. I to jest bardzo ważne. Zawsze ufajmy Panu. Natomiast ci, którzy uważają się za mocnych chrześcijan, to jest napisane też, żeby nie mieli upodobania sami w sobie, ale jest napisane, Wy, którzy jesteście mocni, bierzcie słabości braci i sióstr na siebie, tak? I to jest fakt, że trzeba po prostu w ten sposób pomagać jedni drugim, czasami wychodzić z różnych problemów, różnych takich sytuacji, kiedy no, nieraz diabłu uda się wykopać dół, w który wpadniemy ale zamiast przysypywać kogoś ziemią, lepiej podać komuś rękę i go z tego dołu wyciągnąć, prawda, bo my nie jesteśmy grabarzami, tylko jesteśmy tymi, którzy niosą życie, prawda, więc nie chodzi tu, żebyśmy dokonywali takiej niefajnej pracy, ale właśnie mamy pracę niesienia życia i to jest dla nas poselstwo, tak jak Jonasz również to poselstwo zaniósł do Niniwy i stał się ratunkiem. Właśnie dla tego ginącego miasta. Kochani, niech Pan pobłogosławi swoje słowo. Bądźmy użyteczni w Bożym Dziele. Trwajmy w wspólnocie, wzrastajmy w Panu. Bądźmy w tym drzewie oliwnym. Doświadczajmy tych życiodajnych soków Bożego działania, Bożego życia. Bo jeśli śmiać dokonuje dzieło w nas, to i życie będzie również w nas swego dzieła dokonywać. Niech Pan będzie uwielbiony. Amen. Jeśli ktoś z Was ma jakieś pytanie odnośnie dzisiejszego słowa, to bardzo proszę. Czy to się nie odnosiło tylko do konwizji wspólnych Lidów, to jest to, że w Polsce też w Polsce im to jest zdarzało? Ale oni nie mieli zakołów, nie mieli prawa. Tak, ale to już trochę o tym mówiłem, że istniały i była troszeczkę inna Ewangelia dla Żydów. Ponieważ ona była zbudowana na bożym prawie, czyli na tzw. przymierzu Synajskim. Natomiast jest jeszcze inna Ewangelia, która nazywa się Ewangelią wieczną. Ta Ewangelia wieczna była zwiastowana wszystkim poganom na przestrzeni różnych okresów Bożego działania historii biblijnej. Tak? I tu właśnie widać, że on nie głosi Ewangelii, na przykład przykazań, zakonu mojżeszowego może w tym przypadku, tak, tylko mówi im o właśnie o nawróceniu się do Boga Stwórcy. Pismo Święte mówi w liście do Rzymian w trzecim rozdziale, że poganie, którzy nie znali prawa Bożego, mogli być zbawieni na podstawie sumienia. Jeśli wyznawali grzechy Bogu, jeśli znali tego Boga Stworzyciela nieba i ziemi, jeśli pokutowali ze swoich grzechów i starali się naprawić wyrządzone żło. To, Paweł mówi, że i na takich ludzi w czasie ostatecznym, kiedy będzie sąd ostateczny, również Bóg będzie ich sądził. I mówi: Według mojej Ewangelii, jeśli oni zostaną znalezieni przez Boga, zostaną w wierze, będą zbawieni. Ale Pan Bóg o tym decyduje. Tak? Czyli mamy pogan na podstawie sumienia, jeśli wierzą w Boga, mamy Żydów na podstawie prawa mojżeszowego i mamy my na podstawie Ewangelii. Dlaczego Ewangelia jest tutaj w szczególny sposób wyróżniona? Bo tylko ona daje pewność, pewność zbawienia. Wszyscy ludzie i pod zakonem, i ludzie na podstawie sumienia mogli mieć tylko nadzieję zbawienia. I to jest ta różnica. A to się okaże dopiero na sądzie ostatecznym tak naprawdę. A tu jest napisane: każdy, kto wierzy w niego, nie będzie sądzony, więc łaską zbawieni jesteśmy. Nie będziemy, jesteśmy łaską zbawieni, ponieważ na tym polega zbawienie, że myśmy swoje życie złożyli w ręce pana Jezusa i on je uświęca i jest za nie odpowiedzialny. I wiemy, że dokończy to, co rozpoczął, tak? Więc to jest troszeczkę, troszeczkę, to jest całkowicie inaczej. Dlatego prorocy Starego Testamentu, oni pragnęli widzieć ten dzień zbawienia z łaski Bożej, kiedy mogą zaufać Bogu, złożyć mu swoje życie i odpoczywać, a Pan Bóg pracuje na, na nasze zbawienie. Prawda? To jest piękne, bo my jesteśmy w odpocznieniu, czyli w Sabacie, w tak zwanym siódmym dniu, a dla Pana Boga jest to dzień pierwszy, czyli ósmy. Jest to obraz też, e, początek obrzezania serca początek nowego stworzenia i On pracuje dla Pana Boga tak, by to był dzień pierwszy pracy w naszym życiu. Chwała Panu dla nowego stworzenia. Coś pięknego. To są oczywiście obrazy, symbole, ale jakże w piękny sposób demonstrują, czy ukazują te prawdy. Hmm? Dlatego celem było nawrócenie ich, nawrócenie właśnie ich do Boga Stworzyciela Nieba i Ziemi i to jest zadanie dla, dla Izraela. Mało jest napisane, tak, ale mamy tutaj sytuację, jest tak, ale wystarczy, bo to jest tutaj, jeśli chodzi o tym statku, mówił, że on jest wyznawcą stworzyciela na nieba i ziemi, nie mówi, że judaizmu, nie mówi, że świątyni jerozolimskiej, nie mówi, że narodu izraelskiego, tylko mówi tutaj, że mamy wspólnego Boga i to jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o stworzenie, absolutnie mamy tu wspólnego Boga. Słowo Boże jest doskonałe zbawienie też. Proszę, może stać się jeszcze jakieś pytania. Proszę bardzo. Mhm. Tak. Cienie, bo zginiecie, to jak ustał momentalnie wiatr, prawda? W sztorm jest napisane, że oni się wszyscy nawrócili, prawda? Tak, tak, tak. Ale jak ci właśnie nawrócili składanie ofiary Bogu i nawrócili się, prawda? Tak, tak, tak nawrócili się. To jest takie pytanie, do, Boga, bo do, do Boga stwórcy nieba i ziemi oni się nawrócili. I to jest bardzo ważne, ponieważ pamiętajmy o tym, że ta Ewangelia st o stworzeniu. O stwórcy jest Ewangelią najstarszą, dlatego że odkupienie to, zanim jeszcze było tzw. przymierze synajskie, czyli nadanie zakonu, to przecież pierwszy raz Ewangelia była ogłoszona w ogrodzie Eden, prawda? Gdzie było napisane w 3.15 Genezis, że z tego potomek zdepcze głowę węża, Ewy, a wąż ukąsi je wpięte, więc zarówno jeszcze nie było wtedy ani Żydów, ani Izraelitów, tylko była po prostu cywilizacja, którą stworzył Pan Bóg. Tak? No i tam już, a wtedy jeszcze było dopiero małżeństwo, nawet jeszcze rodziny nie było. I już było, była zapowiedź odkupienia w Jezusie. I to wszędzie było. Niestety, później była taka sytuacja, że do tego Boga, który stworzył niebo i ziemię, doszli również inni bogowie. Dlaczego? Dlatego, że historia pokazuje wyraźnie, że monoteizm jest pierwszą religią. Politeizm, czyli wiara wielu bogów, jest dopiero wtórną. Czyli oni do tego Boga prawdziwego zaczęli dodawać innych bogów, wymyślać niestworzone historie do tego stopnia, że aż ten Bóg poszedł w zapomnienie. Kiedy Paweł mówi, na przykład Grekom o na Reopagu, że On głosi Boga, którego oni czczą nie znając, to On mówi o teosie. Oni znali Boga Teosa, tak? tylko po, na czym to polegało? Oni dawno o nim zapomnieli, dlatego że to był Bóg, który wszystko stworzył. Natomiast Zeus był już niestety inni bogowie. To byli bogowie, którzy stworzyli ludzie. Tak? Poprzez mitologię, która potem powstała z tego powodu. Tak? Więc mamy, mamy taką sytuację. Pierwszy jest monoteist, potem jest politeist. Więc dopiero później, dużo później, został nadany zakon. Myślę, że to było jakieś 2000, może 600 lat później, prawie czy 2,500 tysiąca lat później od tego momentu. W związku z tym. Tak samo tutaj mamy później Jonasza, który wiemy, że jest około VIII wieku. Więc też ta Ewangelia była. I teraz tak, jak Poganie do tego podchodzili? Poganie podchodził do tego w ten sposób, że jest wielu bogów. Tak. Ale wśród tych bogów niektórzy, niektórzy bogowie wyróżniali się w sposób szczególny i tutaj mamy tego jednego. Mamy przykład zamłcenia Namana, przecież też Aramejczyka. On też uwierzył, nie ma Boga, tylko ten, który mógł wybawić. Bo ci bogowie, to oni byli takim bogowie, jak w każdej religii mówi chłop do obrazu, a obraz do niego ani razu. Natomiast tutaj Bóg przemówił, poszedł do Jordanu i został uzdrowiony. Tak samo tutaj. Jonas powiedział, że, że on jest sługą Bożym, że on jest wyznawcą Boga nieba i ziemi, że to z jego powodu się, to może burzy, jeśli go wyrzucą wszystko zdanie. Więc tutaj oni tak. Trochę nie dowierzali, bo mimo wszystko chcieli ten okręt doprowadzić do celu, ale niestety burza jeszcze bardziej występowała przeciwko nim i w końcu stwierdzili, że nic im nie zostało, jak tylko uwierzyć w to, co mówi Jonasz, bo inaczej zginą. Bardzo często Pan Bóg w naszym życiu potrafił nas do takiej granicy dopchnąć, że my po prostu, no, nie mamy innego wyjścia, tak? Musimy uwierzyć. I tak samo ci ludzie byli, oni mieli innego wyjścia, musieli uwierzyć w zjastowaniu Jonasza, ale elementem tego zjastowania była jego śmierć. Czyli wyrzucenie za burtę, tak? I oni to zrobili. Natomiast, jak się może całkowicie uciszyło. No to oni stwierdzili, że to, co on mówił, było prawdą, więc się nawrócili do tego Boga, składali ofiary i zaczęli się do tego Boga modlić, który ich uratował im życie. I tak to jest. Tak samo z nami jest, kochani, na co myśmy, jak nie byliśmy religijni. To co, mieliśmy tylko Boga, mieliśmy świętych, mieliśmy różnych innych pośredników, prawda? Też tak mieliśmy, tak? Oprócz Boga prawdziwego, mieliśmy jakieś tam jeszcze innych bogów, tak? No. I to jest ta sytuacja, ale kiedy poznaliśmy Boga prawdziwego, to wszystko inne przestało mieć znaczenie. Dlaczego? No bo znamy Boga jedynego prawdziwego, do którego mamy dostęp do tronu łaski Jego i nam inni pośrednicy nie są potrzebni. Tym bardziej, gdzie Słowo Boże mówi, że nie ma innego pośrednika jak tylko Pan Jezus Chrystus. prawda? My to przyjmujemy i dlatego inne rzeczy sam tutaj czy pośrednicy nam są już tutaj niepotrzebni. Tak? A więc to było. To jest, właśnie, to jest właśnie piękne, że Pan Bóg jest Bogiem niesamowitym. Po prostu. On cały czas myśli o tym, w jaki sposób zbawić człowieka. I różne sposoby Pan Bóg tutaj przewidział. Najspanialszą jest oczywiście ofiara Golgoty, to, to, to tutaj Pan Jezus Chrystus to jest to, jak to mówię, kwintesencją tego Bożego, cudownego planu zbawienia. No. A zakon został dlatego dodany, bo Pismo Święte mówi z powodu przestępstw, dlatego że człowiek umie oszukać swoje sumienie. Umie czy nie umie? Jak myślicie? Umie czy nie umie? Ci, co się nawrócili, to pewno wiedzą, że człowiek umie oszukać własne sumienie. No i to jest ten problem. Dlatego musiało przyjść prawo, aby człowiek już nie mógł kombinować. Napisane. Postępuj tak jak jest napisane. Dobrze, może jeszcze jakieś pytanie? Jeśli nie ma, to powstańmy do modlitwy.